Kapsyda poszukiwała księdza, ponieważ w tej posłudze, którą sama czyniła, ale takiej posłudze świeckiej, zadbania o ludzi, którzy byli ciężko chorzy, czasem nieumiejętność pożegnania się z nimi, wytłumaczenia im albo ich rodzinom, co się z nimi dzieje i być może jest to już ostateczność, poszukiwała osoby duchowej, która byłaby w stanie ich odprowadzić. No i trafiła dalej, aż na duchownego. Znalazła Jana, który okazał się światły i wrażliwy, mimo tego, że mieli totalnie odmienne poglądy. On nazywał ją rybaczką. On był, jak wiemy, zdecydowanym radykalnym księdzem, radykalnym oczywiście w swoich poglądach, ale też w swojej dobroci. I okazało się, że można się przyjaźnić, fantastycznie wspierać i wspólnie stworzyć historię. Bardzo często to powtarzam. Kapsyda różnie na początku reagowała, w końcu dała mi się przekonać, że absolutnie była również autorką historii, która dotyczy Jana, bo to ona ją wspierała, ona razem z nim tworzyła wizerunek medialny. Oczywiście Jan zapragnął zbudować to hospicjum, znalazł taką fantastyczną osobę jak Ania, która pomogła mu to stworzyć, a później cudowny zespół. Natomiast Kapsyda była integralną i nierozłączną częścią i najważniejszą osobą podczas jego podróży medialnej, w czasie krzewienia jego zasad, dobra i duchowości w narodzie, mimo tego, że nie była wierząca, miała ten sam system wartości i na tym polegał ten cud. Cały ten cud zawarty w tej książce. Kapsyda opowiada też o swojej chorobie, czyli chorobie białaczki limfatycznej, która jest chorobą przewlekłą, miejmy nadzieję, dobrze się zakończy i nawet nie myślimy inaczej. Kapsyda będzie z nami, cała zdrowa, uśmiechnięta, swoją cudowną osobowością. Zajmuje się też literaturą, jest niebywale twórcza i kreatywna. W tej książce opowiada swoją prywatną historię, historię Jana. Możemy poznać opowieści, których nie ma nigdzie indziej. Jak to wyglądało, co on naprawdę myślał o ludziach, dlaczego go pokochała, choć byli tak odmienni. Jak ludzi traktował, skąd czerpał siłę do tego, żeby on im pomagał. A propos tej siły, jedna z najbardziej wzruszających historii Patryk, którą ja absolutnie szczerze i przyznam, że dzisiaj na plaży znowu się popłakałam twoją historią, jak ją sobie przypomniałam, czytałam tą książkę już kilkakrotnie. Jedna z tych mocniejszych historii o dawaniu siły właśnie, to jest twoja prywatna historia z Janem. Pozwolisz, opowiedziałeś o tym otwarciu książce, więc pozwolę, żeby zadać ci te pytania, że tobie Jan naprawdę odmienił życie. Ja muszę od razu tutaj Państwa poinformować, że ja jakby w licznej tutaj liczbie gości mogę po prostu nieskładnie mówić, proszę mi za to wybaczyć. Tak, ale będzie to naprawdę. Także tak, no dzisiaj siedząc tutaj mogę stwierdzić i tak z podniesioną głową powiedzieć, że żyję normalnie. Wartościowo jestem ojcem, mężem, no po prostu normalnie żyjącym człowiekiem. Ale nie zawsze tak było. No nie zawsze tak było właśnie, bo kiedyś prowadziłem bardzo chaotyczny tryb życia. Nawet bardzo niż bardziej, no bo... Byłeś łobuzem. Bardzo dużym łobuzem. Miałem częstą zgodność z polskim prawem. Zażywałem narkotyki, brałem udział w bójkach, no byłem takim chuliganem, drobnym złodziejem, gdzieś tam, no po prostu źle się prowadziłem przy życiu. Okej, i przyszło ci stanąć, wyszedłeś z pewnego sanatorium i to sanatorium... Znaczy może nie, bo ja też tutaj widziałem zdjęcie, które wysłała Kapsyda, bo ja też jak poznałem Kapsydę, odbywałem wtedy karę, w zakładzie kary. Miałem taką możliwość kontynuowania pracy na Zawodowskim Hospicjum. Czyli ja po prostu rano zostałem przetransportowany też niejednokrotnie z panią Anią, która dzielnie wiozła dwóch groźnych przestępców autem przez las. Samochodem osobowym przez las. Tak jest. Tak jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Jeden łysy, drugi rudy kryminalista. Łysy klub. No i to był dla mnie bardzo ciężki czas. Znaczy tak odbywając tą karę, to ja już tak naprawdę odzyskałem te wszystkie takie wartości. Ten taki pion moralny człowieczy, którym trzeba się kierować w życiu. To było już po wizycie w hospicjum, tak? Wróciłeś tam po tym, jak zostałeś oddelegowany do hospicjum. Zaczęła się tak, że kiedyś tam po pewnej domówce, po spożyciu tam alkoholu, wracałem na rowerze do domu, czy też jechałem.
jeszcze jakąś ilość alkoholu i zostałem zatrzymany przez policję. Dla odmiany. Przez policję i mknąłem się, okazało, że no oczywiście byłem pod wpływem alkoholu i zostałem przez sąd ukarany po raz 13 raz. Już na odpracowanie godzin na celę społeczną właśnie w polskim hospicjum. I tak na tym rozwiązaniu Tak. I trafiłem. Pamiętam, że na początku moje jakby pierwsze kroki w hospicjum były bardzo trudne, bo ja pamiętam i chyba nigdy w życiu nie zapomnę pierwszego dnia, jak byłem tak w styczności z tym miejscem. No pamiętam, ale uprzednio z panią Anią też załatwiłem sobie, bo tam staramy się od poniedziałku do piątku pracować. No i poprosiłem, czy mogę w weekendy przychodzić. No i tak też się stało i pamiętam sobota, godzina 8 rano, wszedłem w oddział, przedstawiłem, że jestem Patryk Galewski, ja w celu opracowania godzina w celu społecznej i pamiętam pani Asia Pielęgniarka, która wtedy prowadziła dyżur. No powiedziała, że mam po prostu rzeczy ściągnąć i przyjść pod salę numer 9. No ja też tak uczyniłem, znalazłem w końcu tę salę i jak wszedłem do środka, zauważyłem 3 łóżka. No w każdym łóżku leżał starszy człowiek, był podpięty pod różne aparatury, węże. Wtedy ja nie znałem nazw tych urządzeń, teraz oczywiście znam i pani Asia poprosiła mnie, żebym podszedł tutaj do łóżka, gdzie leżał pan i żebym pomógł w czynnościach takich codziennych. Przebrać, umyć i no to więc ja taki rozwijany, przerażony, po prostu podszedłem do tego łóżka. No i starałem się wykonywać te wszystkie czynności. No i kiedy doszło po prostu do momentu, gdzie pani Asia ściągnęła pampers, ja zobaczyłem kupę po prostu w środku i odleżyny po szlaku, nie wytrzymałem tej sytuacji. Nie bo ja nigdy w życiu wcześniej nie miałem styczności z ludźmi tak chorymi mocno. Ja wtedy nawet do końca nie wiedziałem, co kryje się pod nazwą hospicjum. Tak jak większość z nas często nie tak, wiedziałem. Ja po prostu przeraziłem się tego, tych ludzi, tej całej atmosfery, tego, że w takim stanie, że tak cierpieć mogą ludzie fizyczne, że takie, no najprościej nazywając takie cierpienie. No ja to nie wytrzymałem i pamiętam, że w poniedziałek przyszedłem i poprosiłem, żebym karę odpracował po prostu na gdzieś na terenach. No i jeszcze ściana się zgodziła, dzięki temu zostałeś. No dzięki temu zostałem. No i byłem takim konserwatorem na początku. No i grabiłem, no nie ukrywam, że początki to nie było jakoś tak, że wstawałem rano z uśmiechem, a biegam do hospicjum. No dobra, to sobie wyszedł, chcemy, żebyś wypoczął, czy tam znowu iść. Nie chcę używać słów, nie możesz. Kurde, znowu muszę tu iść na internet. Ciśnie miał być, przepraszam. No i z takim nastawieniem i no szedłem. No i powiem szczerze, że no początki gdzieś tam, mała godzina, no znowu się kręciłem gdzieś tam, byłem tylko tam odhaczyć. No i tak jeden dzień, drugi dzień i pamiętam, był to okres wiosenny. Czyli poznałeś Jana? No poznałem Jana, ale też zanim jeszcze tak miałem styczność z Janem, zacząłem się zbliżać do pacjentów. Pamiętam, wtedy był pan Stasiu, był to emerytowany policjant za czasów PRL, bo miał teraz do ale tak, ale do tej historii pan Stasiu był taki duch tego miejsca, pamiętam zawsze po wolontariuszy dookoła opowiadał. No, zdecydowanie, ale ja tak nie wiedziałem, że jest to policjant. No ja tam grałem na mieście gdzieś krzątając się z boku, po prostu zmniejszałem ten dystans, tak? Także podchodziłem, tam próbowałem coś tam zrobić i wszystko zaczęło się od takich drobnych rzeczy, gdzie no, pacjenci prosili mnie o takie no, podstawowe rzeczy, typu czy mógłbym podać wodę, czy mógłbym zrobić, no nie wiem. Jest historia z panem Stasiem, który dał ci kasę. Jest historia, to właśnie ten tam Stasiu. No to też to była mała próba. To była mała próba, ja nie ukrywam, że było bardzo ciężko, bo gdzieś tam z tyłu głowy, bo to był tak naprawdę początek no, mojej resocjalizacji, powrotu albo odnalezienia właściwej drogi w życiu. No i gdzieś tam z tyłu jeszcze po prostu takie myśli, żeby wziąć tą stówę, odpalić się na drugi alkohol. No. No ale nie, udało się, zrobiłem te zakupy i na drugi dzień wróciłem. I byłem szczerze, uczciwie, no, jakbym wygrał. Jakbym tą no, dla wielu ludzi, no, wydaje mi się wszystkich znajdujących się w tym pomieszczeniu, normalną reakcją, no moją na dzień dzisiejszy też jest, byłaby taka, że no sumiennie wykonać tą prośbę, tak? A u mnie no, gdzieś jednak była ta rozmierzność. No. Ale wygrałem i gdzieś to był
taki no, dla mnie bardzo ważny element wtedy tej przemiany. Poczułem się taki wartościowy, że mogę, że mam tą siłę jednak. No, i... Błyska, to cudowny taki symboliczny pierwszy krok. Później towarzyszyłeś jeszcze tam coś od wielokrotnie, właśnie papierosy. Ja też to do rozwijania. Okazało się, że wszyscy pacjenci zaczynają tego papierka tak bardzo lubić i prosić o różne rzeczy. Tak. Tego strasznego Patryka takiego. Tego takiego, jednokrotnie też miałem taki wyrzut, bo te ręce pocięte, wytatuowane, różne rzeczy i no... dosyć młody też. Młody nie, no te ręce pocięte zostały gdzieś, jak idę jeszcze z małym Janem, to mam te ręce, to staram się, mam gdzieś z tyłu głowy, że jest to bardzo mi przyzwoite, no ale gdzieś... Bo kojarzysz się pewnie z tamtym tym przyzwoitym. Tak, z tamtym etapem mojego życia. Ale tam ci ludzie wówczas, nie zwracaj na to uwagi, tylko ci poszuki. Chcieli ze sobą kontakt. Tak, pamiętam też taką sytuację, pamiętam, bo pani Hidzio, też ja wychowałem się w domu rodzinnym, no to o sytuacji no, było ciężko, po prostu nazwijmy to, że było ciężko, wychowałem się w towarzystwie czterech kobiet. No, także malowanie paznokci... To było bardzo ciężko. Bardzo ciężko, malowanie paznokci, robienie fryzur, umieranie, nie wiem, umieranie jakichś sukienek, to nie wiem. No, też zdarzały się takie historie, że malowałem paznokcie na pani Pinki. No, pani Ania też pamięta tę sytuację, bo jeszcze pamiętam pani Anię, bo to był początek mojej drogi w Kostkiewie. Tak przesunęłam w kółko, żebym tylko to tak zrobił przyzwoicie. To po prostu wyimaginowane, nie wiem. No. Byle jak. Byle jak. No. Się okazało, że masz takie talent, że jesteś kobietą. Tak. Dobra, czyli co, chcesz powiedzieć, że kobiety wychowują obozów? Nie, to nie tak do końca, no, to nie w tym kontekście. Nie, ale to nie chodzi mi o nabranie takiej umiejętności. No dobrze, czym ci się jest, jakie umiejętności, o które byś się wcześniej nie podejrzewał, przydały się w tym miejscu? O, bardzo dużo, bo ja teraz to wiem, że od zawsze gotowanie, gastronomia... Ale czekaj, to jest na koniec. Już to na wielu głównie się okazało, że jest super talent, ale zanim do tego doszło, to co się podziało między tobą? Tak, to nie wyczuwajmy, ja powiem tak, że w czym ja może jeszcze tak pomiędzy tym pytaniem powiem, że w hospicjum, bo dla ludzi zdrowych, na przykład, nie wiem, poluzowana linka w wózku, nie wiem, niedokręcono koło, niedopompowane, nie jest problemem. Ale dla ludzi, którzy jakby no, kończą swoje życie, albo są w takiej ciężkiej sytuacji, to jest problem naprawdę dużej wagi. Jakby pomoc w wykonaniu, jakby anulowanie tego problemu, to jest coś wyjątkowego, coś wartościowego. No i też dużo było takich sytuacji, na przykład, nie wiem, ustawienie kanału w telewizorze, podkręcenie szafki, dopompowanie koła, no, przyniesienie mnóstwo takich rzeczy. To nie są takie zwykłe, codzienne czynności, ale to jest ważne, bardzo. Ja to też mówię ci ja, tak, że to jest po to, żeby ulżyć tym ludziom, zadbać o ich potrzeby. I ty to naprawdę robiłeś. Ja powiem, wszyscy pracownicy, wyjątkowi ludzie. Do tego, tak, czego nie można prowadzić, ja po prostu... Tam nie wytrzymałeś, to nie ma w sobie wyjątku. Ja też, bo to nie jest tak, że cała moja historia tego, że ja jestem dzisiaj tutaj, prowadzę się normalnie przez życie, to jest jakby tylko i wyłącznie z Jana. Nie, bo to jest jakby całego miejsca hospicji ludzi, którzy wszyscy jakby obdarowali mnie zaufaniem, dali mi ten kredyt zaufania, szansę. No bo idąc z panią Anią też na jednokrotnie takie prywatne przysługi, czy jeżdżenie po sądach, składanie papierów i różnych takich rzeczy. No, ja zawsze się pomagałam. Zawsze. Gdyby nie ona, to mnie też by się nie. Nauczyłem się tam żyć. Czy mam się kierować w życiu? Co jest w życiu najważniejsze? Jakie wartości?
nie pieniądze, nie chlanie, ćpanie, narkotyki, przestępstwa, bo ja trwając przez duży okres czasu swojego życia właśnie w takim klimacie, myślałem, że to jest maks, co mnie może w życiu spotkać. Że to jest wszystko to, co możesz po bandzie polecić. Tak. Zawsze po bandzie jest dbanie o ludzi na przykład. Tak, i co jest takim trzeźwym, autentycznym szczęściem. Po prostu. Cudownie. Powiedz, kiedy spotkałeś się, Janka, jak on się dobrze zbliżał do ciebie? Bo tak jak na początku wspomniałem, że moja przygoda z hospicjum to nie było tak, że ja byłem już jakby solidnie podszedłem do sprawy, czy wobec sprawy, tak o tym wspomniałem. I kiedyś tam miałem pauzę dwóch czy trzy tygodniową i kiedyś tam przychodziłem po kościoła i szedł ksiądz Jan. Akurat tam jak zwykle się śpieszył, tą sutanę na pół zapięta, do kościoła nam szedł spóźniony i tak po prostu mnie zobaczył i przeszło to jakby ten pęd w stronę kościoła i się mnie zapytał, czy ja mam zamiar jeszcze wrócić i opracować tę godzinę. No i tam od tego się zaczęło, tak zaczęliśmy chwilę gadać, bo to była naprawdę cząstka i następnego dnia wróciłem. No i pamiętam też, że poprosił mnie o to, żebym jak przyjdę, żebym przyszedł do niego porozmawiać. I też to nie były takie rozmowy typu wyciąganie ode mnie informacji, tylko gdzieś ksiądz Jan miał niezwykłą łatwość jakby dopasowania się do swojego rozmówcy też, tak, odbiorcy. Powinien łamać te wszystkie takie mosty, które były i znaleźć tą drogę, żeby się dogadać. Żeby nie być męczącym, cierpliwym, po prostu umiał. No i też w moim przypadku tak też się zadziało. No, domniemam, że przez pracę w szkole zawodowej też gdzieś tam no, już nabrał tych takich norm, które pozwoliły mu ze mną się dogadać. Gotowy. Tak, i tak stopniowo pamiętam, że był to okres postu. I jak, no bo ja też stopniowo, ja tak będę skakał z wątku, bo naprawdę musieli dużo, żeby to wszystko opowiedzieć. Ja już się dosyć nasiedziałem i ja podziękuję. Przy myciu, przy goleniu już się zaklimatyzowałem. Tak? Tak. I wtedy, no, i wtedy będąc w tym oddziale, no, miałem kontakt no, z ludźmi pracującymi tam, no i też z księdzem Janem, który no nie ukrywamy, bo tam był tam cały czas. No i od słowa do słowa, od rozmowy do rozmowy, od takich tematów naprawdę łapy, po te takie, gdzie dopytywał, co tak naprawdę w moim życiu się zadziało, że jestem w takiej sytuacji. No tylko nie pytał i nie starał się mnie jakoś moralnie od ręki na miejscu, tylko no, rozmawiał ze mną i to się tak samoistnie wszystko wiedziało. Czyli był ciebie ciekaw, tak naprawdę. Ciekaw w mojej historii, że no bo ja też niejednokrotnie rozmawiałem z Janem już później, gdzie jakby wyprostowanie mnie, tak? Tam, gdzie odkryłem te wszystkie wartości, to gdzieś tam też staraliśmy się pomagać innym młodym ludziom, gdzie ja brałem w tym udział. I gdzieś byłem takim łącznikiem, bo też pytał mnie o wiele rzeczy, dlaczego tak się dzieje. No, także... Jak to funkcjonuje w świecie? Otwierałeś się przed nim. Tak, znalazłem takie historie, dlaczego, jak to funkcjonuje też na temat życia więziennego. Tego ciekawe. I tak naprawdę to mało kogo darzyłeś takim zaufaniem, jak odzyskałeś ja. Myślę, że w drugą stronę też tak to się zadziało. Ja pamiętam taką chwilę w swoim życiu, gdzie byłem w zakładzie karnym, odbywałem już karę za te wszystkie tam swoje grzeszki z przeszłości i Jan przyjechał do mnie na odwiedziny. Szczerze, nie ukrywając, ja bardzo bałem się reakcji osadzonych, bo nie wiem, czy ktoś z Państwa orientuje się, bo w zakładzie karnym panują inne zasady. Troszeczkę. Nie takie jak w życiu, gdzie na co dzień możemy z większości spotykamy się z dobrocią, tolerancją, współczuciem, żalem, smutkiem. Tam to są naprawdę znikome sytuacje. Tego nie ma tam na czym. Jak to tam funkcjonuje? Jak to funkcjonuje? Boże, ty klatek przed oczami teraz że życie w zakładzie karnym jest jakby życiem w życiu. Tam osobny film, tak? I przetrwać tam, no bo ja też przypomnę, że ja trafiając już na odbycie kary, trafiłem, znaczy
znaczy nie, że dobrowolnie, tylko po prostu myślałem odbyć tą karę, ale dostałem wezwanie do aresztu, do zakładu karnego, żeby odbyć tą karę, tam za te grzechy wszystkie i z tym nastawieniem takim, nie tego Patryka, który był chuliganem, złodziejem, ćpunem, tylko już takim, który jakoś ma plan na siebie, odbyć wszystko, tak.